Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynął wniosek o przyznanie honorowej odznaki zasłużony dla kultury polskiej panom Andrzejowi Bartkowskiemu i Andrzejowi Hulewiczowi. Uzasadnienie wniosku. Pan Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz to wybitni działacze i organizatorzy życia kulturalnego w skali całego kraju. Twórcami inicjatywy obywatelskiej pod nazwą Forum Humanum Mazurkas, unikatowej w skali całego kraju o charakterze artystyczno-kulturalnym, są Andrzej Bartkowski i jego wspólnik Andrzej Hulewicz, biznesmeni z ambicjami humanistycznymi, którzy skupili obok siebie ludzi inteligentnych z bogatą wyobraźnią. Ich motto: spotkać sztukę, czerpać z niej, spotkać i poznać ciekawych ludzi i samemu być widzianym. Słowem Forum Humanum. Razem poszukują niekonwencjonalnych, oryginalnych sposobów prezentacji artystycznej, przypominają o dziedzictwie kulturowym Polski w osobach wielkich artystów, którzy ze względu na wiek może są zapomniani, już nie zapraszani na scenę. Prezentują wirtuozów muzyki i sceny, małe zespoły i orkiestry symfoniczne, malarzy i rzeźbiarzy uznanych, ale i kontrowersyjnych. Inspirują artystów do nowych prezentacji. Cele te realizują, wykorzystując unikalną infrastrukturę MCC Mazurkas Conference Center and Hotel. Bardzo dużą wagę przywiązują do filmowej dokumentacji tych wydarzeń, dbając o to, żeby te unikalne spektakle, wystawy i twórcze dyskusje mogły być obejrzane w internecie i telewizji. Materiały filmowe przybierają formę oddzielnych dzieł artystycznych. Przygotowywanie kolejnych edycji jest dla nich wyzwaniem, przygodą, nauką, kreacją, ale też odpowiedzialnością. Dla nich Forum Humanum Mazurkas to żywa energia kultury, która przepływa między twórcami różnych dziedzin sztuki. Jest to też unikalna okazja prawdziwego spotkania towarzyskiego inteligencji, artystów, polityków, ludzi, nauki i biznesu. Nie sposób wymienić tu wszystkich działań w dziedzinie upowszechniania kultury panów Andrzeja Bartkowskiego i Andrzeja Hulewicza. Jest ich ogrom. Za tę działalność minister kultury i dziedzictwa narodowego pani Małgorzata Omilanowska przyznała honorową odznakę zasłużony dla polskiej kultury panom Andrzejowi Bartkowskiemu i Andrzejowi Hulewiczowi. Bardzo proszę przedstawiciela ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana pułkownika Grzegorza Leszczyńskiego, byłego dyrektora departamentu w tym resorcie, o wręczenie odznaczeń. Zapraszam też wnioskodawcę, pana Adama Buszko, dyrektora Caritas Woskowej. Proszę bardzo. Wielkie brawa, w pełni zasłużone.
Drodzy Państwo, to wielki zaszczyt. Zostałem o tym powiadomiony niedawno i naprawdę trochę mi się ręce trzęsą, ale jest to wielki zaszczyt, tym bardziej, że naprawdę staramy się. Wydaje mi się, że pani minister kultury podjęła tutaj decyzję, która się ministerstwu opłaci, bo na nas się nie zawiedzie, bo takie odznaczenie jest właśnie, tak jak powiedział pan Krzysztof Cwynar, także odpowiedzialnością, że nie staniemy, dopóki możemy, w różnych działaniach na rzecz kultury. Ja pamiętam moje początki działania w turystyce zagranicznej, to wczesne lata 70. Byłem pilotem Orbisu, jeździłem dużo z francuskimi grupami. I proszę Państwa, pierwsze posiłki przy stole to były rozmowy o jedzeniu we Francji, o zwyczajach, a ostatnie dni to były rozmowy o Polsce, o polskim filmie, o polskim teatrze, polskiej kulturze. Wiedziałem, że jest w tym moja też praca, żeby właśnie tak zmienił się temat. To było wielkie wyzwanie, to była wielka radość i do dzisiaj ta radość we mnie tkwi i z wielką przyjemnością organizujemy te spotkania. Zrobiliśmy już 26 takich koncertów. Niektóre nazywamy Forum Humanum, inne po prostu różnymi koncertami, a także organizujemy razem z fundacją, która jest prowadzona przez pana Piotra Białka z okazji rocznic państwowych. I to też uważam za bardzo ważną działalność. Proszę Państwa, jestem bardzo, bardzo wzruszony i teraz, jeśli mogę, przed całą salą przyrzec, że ja i Andrzej na pewno nie ustaniemy w tych wysiłkach, żeby dalej propagować kulturę, bo jest to takie spełnienie człowieka i chcielibyśmy dać przykład też innym biznesmenom, przedsiębiorcom, szczególnie tam, gdzie ten biznes dorósł, dojrzał, to można czerpać wiele przyjemności właśnie z tego, żeby nie podliczać tylko słupki z cyframi, ale dać też komuś przyjemność słuchania muzyki, oglądania wspaniałych obrazów, rzeźb. Uważam, że z tego też mamy dużo radości, a mało tego, jest to motor dla naszego biznesu. Panie i panowie, ja też jestem bardzo zaskoczony tą miłą nagrodą, odznaczeniem. Chciałbym wnioskodawcom i pani minister bardzo podziękować. Andrzej powiedział już wiele. Jestem opatrzności bardzo wdzięczny, że mogę spotkać tylu wspaniałych ludzi, tylu wspaniałych artystów. I właśnie otrzymując tą nagrodę, to odznaczenie, chciałbym artystom podziękować, że są, że tworzą, że właśnie wprowadzają w nasze życie taką niecodzienność, coś więcej niż takie zwykłe sprawy. Bez nich, bez tych artystów, którzy towarzyszą nam, nie byłoby tej nagrody i nie byłoby tu nas i byśmy się tu dzisiaj nie spotkali. Dziękuję przede wszystkim artystom, że są i ciągle tworzą i życzę im wszystkiego dobrego, żeby tak dalej było. Dziękuję. Szanowni Państwo, a ja korzystając z okazji, że zrobiło się tak trochę państwowo, chciałbym zaprezentować jeden krótki wierszyk, który napisałem już jakiś czas temu, ale nie tak dawno, ale on jest, myślę, dzisiaj aktualny. Drogie panie i panowie, to jest ważne, co tu powiem. Niech usłyszą premier, sejm i rząd. Ogień krzepnie, moc truchleje, nowe budzą się nadzieje, że się nie wda w moc stworzenia żaden błąd. No bo wreszcie, tak jak los chce, macie kapitański mostek. Dzierżcie mądrze i z rozwagą startu przycisk. Cała naprzód, wiatr do żagli, bo czas już aż nadto nagli. Wyprowadźcie polski statek z płycizn.
Niech więc Polska się nie lęka. Cała sprawa w waszych rękach. Niech się wiedza wasza z doświadczeniem brata. Niech zabłyśnie wasz intelekt. Przecież Polska waszym celem. I na Polskę trzeba ściągnąć oczy świata. Żeby Francuz, Włoch czy Niemiec uznał w końcu polskie plemię i powiedział Polsko, szapoba! Miałaś kiedyś słabe chwile, lecz dziś mocy w tobie tyle, żeby wreszcie światu przykład dać. Lud z nadzieją was wybierał, więc udowodnijcie teraz, że głos ludu może być też ważną rolą, żeby z próżni zrobić pełnię, uaktywnić Budów, Kielnie, no i biele oraz czernie przeobrażać w kolor. Konstruujcie, twórzcie, bo czasu brak, więc burzcie zło. Kraj ten w końcu musi się obudzić. Tej gry nikt nie może przegrać. Ślijcie w świat taki telegram. Polska krajem mądrych ludzi. Dość roztkliwań polską pietą. Nie czas też liberum veto. Niech wam obce będą dysonanse. Po co spory, kłótnie, waśnie? Cicho! Pst! To Polska właśnie. To historia Polsce daje szansę. To historia Polsce daje szansę.